Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. I stała się jasność. Zapraszam na najlepsze internetowe show. Wiecie, jak ten program się nazywa? Oczywiście, że wiecie. Sekielski Sunday Night Live. A ja nazywam się Tomasz Sekielski i zapraszam na program, w którym zobaczycie rzeczy, których nigdy nie pokażą w mediach państwowych. Startujemy. Dużo się dzieje, rozmaitych rzeczy, ale postanowiłem dzisiejszy program poświęcić geniuszowi biznesu, genialnemu inwestorowi, człowiekowi, który, można powiedzieć, spełnił amerykański sen w Polsce, od pucybuta do milionera. Poświęcam ten program Danielowi Obajtkowi, polskiemu Midasowi. Oczywiście nie życzę mu tego, aby przymierał z głodu, bo wszystko będzie zamieniało się w złoto, czego tylko dotknie. Ale jak na razie można powiedzieć, że idzie znakomitą drogą, ma dużo szczęścia, dużo przypadku i tylko i wyłącznie pomnaża swój majątek. Już jutro w Newsweeku kolejne rewelacje i informacje dotyczące dziwnych finansowych układów, także i plątaniny firm, w których Daniel Obajtek ma jakieś udziały, z którymi jest związany. Jutro Newsweek szeroko będzie informował o tym, ale już dziś mam dla Was kilka cytatów z artykułu, który w jutrzejszym wydaniu tego tygodnika się ukaże. Artykuł napisała Renata Grochal i oto jeden z cytatów. Odkąd PiS doszło do władzy, były wójt z sukcesem rozwija własny biznes i duża w tym zasługa państwowych i samorządowych dotacji. Jak ustalił Newsweek, łańcuszek powiązanych z nim firm od 2015 roku podpisał umowy na 91 milionów złotych grantów i dotacji. Pozazdrościć talentu. W tym artykule Renata Grochal opisuje m.in. sprawę firmy ERG Bieruń Folie. Firma ta na swojej stronie internetowej chwali się, że jest obecna na europejskim rynku od ponad 50 lat. Głównym celem naszej firmy jest produkcja wysokiej jakości folii polietylenowych, czytamy. W Krajowym Rejestrze Sądowym można zaś przeczytać, że udziałowcem ERG Bieruń Folie jest Daniel Obajtek i jego matka Halina. Prezesem zarządu jest Tomasz Bugaj, właściciel 46,5% akcji udziałów o wartości 3 700 000, a wiceprezesem Łukasz Bugaj 33,5% udziałów za 2 700 000 zł. Obajtek i jego matka mają po 10%. Początkowo były one warte po 260 000 zł, potem 400 000, a obecnie po 800 000, co oznacza, że w spółce był podwyższany kapitał zakładowy, pisze Renata Grochal w Newsweeku. Z dokumentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynika, że odkąd PiS doszło do władzy, spółka podpisała umowy na blisko 30 milionów złotych dofinansowania na badania związane z produkcją folii. Większość tej kwoty już wypłacono, część projektów jest w toku. Firma otrzymywała także pieniądze z podległego ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zanim PiS doszło do władzy, ale znacznie mniej. Umowa z kwietnia 2015 roku pod rządami koalicji PO-PSL na dofinansowanie projektu opiewa na niespełna 3 miliony złotych. Odkąd PiS wygrywa wybory, państwowe dotacje dla firmy Obajtka rosną. Portal Wirtualna Polska podał, że w październiku 2016 roku firma dostała z Banku Gospodarstwa Krajowego ponad 3 miliony złotych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. W kwietniu 2017 roku
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dorzuca prawie 4 miliony złotych. Obajtek jest już wtedy prezesem Państwowej Energii. Pupilem ówczesnej premier Beaty Szydło. Razem występowali w kampanii wyborczej PiS w 2015 roku. W czerwcu 2018 spółka Obajtka podpisuje następną umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tym razem dofinansowanie sięga blisko 26 milionów złotych tytułem pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, eksperymentalne badania przemysłowe. Prawie 20 milionów złotych już wypłacono. To tylko fragment tych powiązań, sieci powiązań, tego jak wygląda przekazywanie pieniędzy z różnych publicznych źródeł do firm związanych z Danielem Obajtkiem. Tak jak wam powiedziałem, więcej na ten temat w jutrzejszym Newsweeku ci, którzy mają prenumeratę cyfrową, mogą już sobie czytać ten artykuł w całości. Polecam, bardzo ciekawy i myślę, że wiele pytań się nasuwa po lekturze tego artykułu, bo na przykład Narodowe Centrum nie odpowiedziało na wszystkie pytania, jakie postawiła dziennikarka Newsweeka Renata Groch, albo padały bardzo ogólnikowe. Więc myślę, że ta sprawa, jak to mówią policjanci, jest rozwojowa. Tyle nowy wątek, czyli granty i dotacje dla firm gdzieś tam powiązanych z Danielem Obajtkiem. Ale wróćmy do tego, z czego słynie nasz Dom Orleone, jak mawiają złośliwi, czyli z domów i nieruchomości. Najpierw taki rzut oka na to, co i gdzie posiada ogólnikowo, czyli home sweet home Obajtka i jego rodziny. Można powiedzieć, że tego jest zdecydowanie więcej niż tylko jeden dom. Stróża, Łężkowice, Sasino, Borkówko, Lanskorona, Myślenice, Kopalino, apartament w Warszawie i, jak donosi Okopres, pensjonat w Łebie. To tak bardzo ogólnikowe spojrzenie na to, co posiada nasz Dom Orleone. A teraz przygotowaliśmy podróż dzięki wsparciu Google i zobaczycie, co i gdzie dokładnie i ile to jest warte. Kamilu, jesteśmy gotowi? No to proszę, mapa. Zaczynamy od miejscowości Łężkowice. Obajtek ziemię kupił tam w 2009 roku. Po dwóch latach aktem darowizny przepisał ją bratu Bartłomiejowi. W 2013 roku na działce powstaje okazały pałac. W 2016 roku, tuż po tym, kiedy specjalna ustawa pozwoliła na wycofanie oskarżeń wobec byłego wójta Pcimia, brat przepisał nieruchomość na Daniela. Z Łężkowic lecimy do Stróży. Stróża. Tu zaledwie 270-metrowy dom, działka 6700 metrów kwadratowych. Według, jak donosi Newsweek, lokalnej legendy, pieniądze na dom były wójt miał zarobić ciężko pracując w USA. Teraz Lanskorona. Tam Obajtek ma działkę przy rynku, gdzie na miejscu starego domu wybudował okazały nowy dom. Jak donosi Okopres, tego samego dnia co domek w rynku i od tej samej osoby Obajtek kupił również dwie działki na obrzeżach Lanskorony. Wszystko aktem darowizny przekazał matce. Myślenice. Jeszcze gdy był wójtem, Daniel Obajtek kupił mieszkania liczące 70 oraz 53 metry kwadratowe. Jedno należy już tylko do niego, drugie po rozwodzie miał kilka lat temu zostawić żonie. Teraz dworek w Przysiółku, czyli Pomorze, Przysiółku Borkówko. Tam kupił za 400 tysięcy stary dworek. W sumie na remont tego pałacyku Obajtka poszło co najmniej 1 570 000 złotych publicznych pieniędzy z Ministerstwa Kultury, Fundacji KGHM, Fundacji PKO BP. Szlacheckie Gniazdo, Kopalino. W 2006 roku Obajtek kupił działkę w miejscowości Kopalino, niedaleko Łeby. Wybudowano tam cztery domki letniskowe. Nie wiadomo, kto był inwestorem. Jak donosi Okopres, według rejestru działalności gospodarczej, działka z domkiem to jeden z punktów, który
których prowadzi biznes brat Daniela Obajtka, Bartłomiej, równocześnie od lat zatrudniony w Lasach Państwowych. Naprzeciwko stoi pensjonat Szlacheckie Gniazdo. Działkę, na której stoi pensjonat, kupił w 2003 roku brat ówczesnej żony Daniela Obajtka. Niespełna rok później przekazał ją w darowiźnie ojcu Obajtka, a ten z kolei w 2014 roku podarował ją Bartłomiejowi i Sasino. W 2010 roku, jak donosi OKO.press, Obajtek zakupił działki z domem w Sasinie, nieopodal Kopalina. Sprzedającym nieruchomości był jego brat Bartłomiej. Co ciekawe, dziś to kolejny z punktów, w których prowadzi on usługi hotelarskie. Uf. No i mam nadzieję, że zdążyłem gonić za tą mapą. Dużo tego jest, prawda? Nie jeden z Was pewnie też by chciał mieć tyle nieruchomości i posiadłości i móc sobie jeździć z nadmorza w góry. Ach, troszkę zazdraszczam, jak to się mówi, prezesowi Danielowi Obajtkowi, ale żebyście mogli trochę posmakować tego, jak cudownie urządzone są te posiadłości, to mamy zdjęcia z tej willi w Sasinie. Oto jak wyglądają wnętrza, a najpierw z zewnątrz dom, fontanna, no taki styl no dworku chyba. Nie wiem, jak to nawet nazwać. No w środku wygląda to na bogato. Zdjęcia są dostępne, ponieważ można znaleźć wciąż ten dworek, pałacyk, dom w internecie jako do wynajęcia na wakacje. Sasino, blisko morza, piękne miejsce, więc jeśli ktoś ma ochotę, może wynająć sobie, nie wiem, czy po tej całej aferze wciąż można wynająć, ale można spróbować i wynająć sobie i pomieszkać w posiadłości Obajtków. Może się skuszę, nie wiem, tak się zastanawiam, może. Tam wcześniej wspominałem Wam również o apartamencie w Warszawie i Gazeta Wyborcza informuje dziś w artykule, że tylko 6900 zł zamiast 12500 zł za metr kwadratowy zapłacił w 2018 roku prezes Orlenu Daniel Obajtek za 187-metrowy apartament na luksusowym warszawskim osiedlu. Zaoszczędził na tym prawie 1 000 000 zł. W tym samym roku Orlen został sponsorem piłkarskiego przedsięwzięcia dewelopera. Wkrótce do grona sponsorów dołączyła też Państwowa Energa. I teraz troszkę więcej w temacie, żeby tak nie zostawić Was bez szczegółów. To mieszkanie, ten apartament w Warszawie Daniel Obajtek kupił w 2018 roku. Akt notarialny zawarto w listopadzie, 9 miesięcy po tym, gdy został prezesem Orlenu. Wybrał jedno z największych mieszkań, jak pisze Gazeta Wyborcza, na ostatnim piętrze najwyższego budynku na osiedlu, z dużym przeszklonym ogrodem zimowym i widokiem na Warszawę. Zapłacił za nie tylko 1 300 000. Tylko, ja wiem, że dla wielu z Was może to być szokująca suma, ale jak na Warszawę, jak na taki apartament duży, jak na lokalizację i położenie, to jest tylko 1 300 000. A i tak robi wrażenie. Zapłacił za nie tylko 1 300 000 zł. Wyborcza dotarła do cennika mieszkań na tym osiedlu. W przypadku apartamentów takich jak Obajtka cena wynosiła 12 500 zł za metr kwadratowy, co oznacza, że apartament prezesa Orlenu powinien kosztować około 2 200 000. Obajtek, co ciekawe, apartamentu nie kupił sam. Jak wynika z dokumentów dotyczących transakcji pomiędzy prezesem Orlenu a Profbudem, zrobił to wraz z 31-letnią wówczas Pauliną Salą. O tej pani już za chwilę, bo to postać dla Was anonimowa, ale bardzo interesująca. Oboje zawarli z deweloperem wspólną, specyficzną umowę. 500 tysięcy wpłacili od razu, a pozostałe 800 tysięcy mieli spłacać solidarnie po połowie do grudnia 2019 roku. W dużych ratach nawet po 150 tysięcy złotych. Prezes nie musiał zaciągać najwyraźniej kredytu, więc tu jeszcze też zarobił. Dlaczego Obajtek i Sala otrzymali od dewelopera rabat wynoszący około 1 000 000 zł?
pyta Gazeta Wyborcza. W Krośnie działa w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno i ufundował Profbud Arenę. Otwarty w 2018 roku nowoczesny kompleks piłkarski ze sztuczną trawą. Profbud został sponsorem tytularnym Akademii właśnie w 2018 roku. Profbud, czyli ten deweloper. Nie wiem, czy pokazaliśmy już zdjęcie tego osiedla, taką wizualizację. Pokażmy, jest ona rzeczywiście, robi wrażenie. Więc Profbud został sponsorem tytularnym tej Akademii z Krosna właśnie w 2018 roku. W tym samym roku jej sponsorem strategicznym został Orlen prezesa Obajtka. Przypominam, to w tym roku prezes Obajtek kupił ten apartament. Ale to nie koniec, jak donosi Gazeta Wyborcza. W 2021 sponsorem głównym Akademii została też Energa, należąca już do grupy Orlen. W latach 2017-2018 prezesem Energii był Obajtek, który jako prezes Orlenu zdecydował o przejęciu kontrolnego pakietu akcji energetycznej spółki, czytamy w Gazecie Wyborczej. Anonimową postacią, co już wspomniałem dla Was, jest Paulina Sala, ale jeśli się przeczyta tekst w Gazecie Wyborczej, przestaje być ona anonimowa. Urodziła się w Jaworniku w gminie Myślenice, to rodzinne strony Daniela Obajtka. W Myślenicach też ma, przypominam, dwa mieszkanka. Miał, bo jedno po rozwodzie dostała żona, prezes Orlenu. Podobnie jak prezes Orlenu, pani Paulina Sala od kilku lat robi szybką karierę w firmach kontrolowanych przez państwo. Od 22 lipca 2016 do 2 sierpnia 2019 była członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo Terminale, a 2 sierpnia 2016 została też wpisana do Rady Nadzorczej PKP Cargo Centrum Logistycznego Medyka Żurawiec spółka z o.o. Od 25 września 2017 do 18 stycznia 2021 zasiadała w Radzie Nadzorczej RC Ekoenergii spółki z Czechowic-Dziedzic należącej do grupy Lotos. To nie wszystko, bo od 27 października 2016 do chwili obecnej pani Paulina Sala jest członkiem Rady Nadzorczej bieruńskiej firmy Nitro ERG. To, jak czytamy na stronie przedsiębiorstwa, największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych należący do państwowego kombinatu KGHM. Już po kupnie wraz z Obajtkiem apartamentu, bo 30 kwietnia 2020 roku Sala weszła do Rady Nadzorczej Lotos Oil. Całą grupą Lotos rządzi z kolei Zofia Paryła, znajoma Obajtka od lat 90. Była księgowa w firmie Elektroplast ze Stróży koło Myślenic. Stróża też, tam jest posiadłość Obajtków, w której karierę zawodową, tylko chyba Stróża została przepisana też na matkę, a już nie pamiętam, już się nie łapię w tym, w której karierę zawodową zaczynał dzisiejszy prezes Orlenu. Gdy został wójtem gminy Pcim w 2006 roku, zatrudnił Paryłę jako księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam pani Paryła, Zofia, tak się wyszkoliła, że odeszła stamtąd w 2017 i została członkiem zarządu Energii, spółki córki CWU, spółki córki Energii, której szefował wówczas Obajtek. Gdy w lipcu 2019 roku był już szefem Orlenu i był w trakcie przejmowania Lotosu, pani Zofia Paryła została wiceprezesem gdańskiej spółki paliwowej. Od grudnia 2020 jest już prezesem Lotosu. Pcim kuźnią kadr dla Polski i świata. To jest cudowne. To nie jest żaden układ. To są po prostu ludzie, którzy mają talent, wiedzę i umiejętności. To, że się znają, to jest przypadek. Smutno to wszystko wygląda, szczerze mówiąc, a jeszcze smutniej wyglądają tłumaczenia i obrona, jaką stosują politycy Prawa i Sprawiedliwości, aby tłumaczyć dziwne biznesowo-finansowe działania dzisiejszego prezesa Orlenu. Ja przypomnę, bo dzisiaj Daniel Obajtek zarabia grube miliony i niech zarabia, bo stoi na czele wielkiej firmy. Natomiast większość tych transakcji nieruchomości, no nie mówię o apartamencie w Warszawie, Daniel Obajtek kupuje, buduje w czasach, gdy jest wójtem Pcimia, a jego brat leśnikiem. Nasuwa się takie pytanie, skąd ludzie utrzymujący się, pracujący na państwowych posadach, jakby nie było, mieli pieniądze na to wszystko,
bo nie wydaje się, aby brali na wszystko kredyty, ale mogę się mylić. Bracia jak na razie twierdzą, że to manipulacja, że to wszystko pomówienia, że to wszystko, co mają, kupili zgodnie z prawem, zarobili na to ciężko pracując. Myślę, że byłoby łatwiej im się bronić, gdyby przedstawili dokładne rozliczenia finansowe. Przedstawili to, jakim majątkiem w kolejnych latach dysponowali i czy rzeczywiście stać ich było na te wszystkie nieruchomości, posiadłości, domy, pałacyki i dworki. Sprawa wygląda, bym powiedział, jak to się mówi, średnio. I jeszcze takie postscriptum do tego wszystkiego, bo oczywiście Orlen wydał oświadczenie, że to, że sponsoruje tę szkółkę piłkarską, nie ma nic wspólnego z tym, że Daniel Obajtek kupił bardzo okazyjnie apartament. Tak swoją drogą, jeśli w Warszawie są deweloperzy, którzy dają 50% upusty przy kupnie apartamentów, to proszę o kontakt, bo to właściwie człowiek to nawet by kredyt wziął w banku, bo to naprawdę niezła okazja. Ale prezes Orlenu już po pierwszych artykułach dotyczących jego taśm, tych nagrań, w których choć jest wójtem Pcimia, to jednocześnie angażuje się w działalność biznesową firmy, zapowiedział pozwy przeciwko Gazecie Wyborczej. I tutaj nie wiem, czy wiecie, a jeśli nie wiecie, to się dowiecie, ale warto też zwrócić uwagę na to, kto jest pełnomocnikiem Daniela Obajtka, a jest nim pan mecenas Maciej Zaborowski, który od lat reprezentuje Zbigniewa Ziobrę oraz Patrycję Kotecką, żonę Zbigniewa Ziobry. Ponadto Maciej Zaborowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki PZU, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Patrycja Kotecka zasiada w zarządzie spółki zależnej od PZU. Klub Parlamentarny PiS zaś, do którego należy Zbigniew Ziobro, rekomendował Macieja Zaborowskiego do Trybunału Stanu i został on wybrany. Teraz ten sam Maciej Zaborowski, blisko współpracujący ze Zbigniewem Ziobrą, jak donoszą media, reprezentuje Daniela Obajtka, którego sprawę ma zbadać prokuratura podlegająca Zbigniewowi Ziobrze. No i co? Czego nie rozumiecie? Wszystko zostaje w rodzinie. Jednej wielkiej rodzinie. Właściwie familii, bo to tak powinno być. Cudownie, mówiąc szczerze, ustawił się ten nasz dom Orleone. Tylko pozazdrościć znajomości, kontaktów, wyczucia w biznesie, inwestycjach. Nigdy nie miałem nosa do inwestycji, pieniędzy i w ogóle innych rzeczy. Może po prostu trzeba było zostać wójtem Pcimia albo jakiejś takiej innej miejscowości. Może im mniejsza, tym lepsza. Pewnie tak jest, bo mniej widać, mniej słychać i wspólnota interesów jeszcze bardziej łączy. Nie wiem jak wy, ja nie mam złudzeń, jeśli chodzi o działania prokuratury pod obecną władzą, że te działania cokolwiek wyjaśnią. Znikające nagrania z sądu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do tej sprawy będę jeszcze wracał, bo sprawa się rozkręca. Powiem wam tylko tyle, że już w najbliższy czwartek w Sekielski Online wywiad z posłem Markiem Sową, który od lat tropi majątek Daniela Obajtka. Zaczął, gdy ten był jeszcze wójtem Pcimia. Rozmowa z Markiem Sową o jego śledztwach, o tym, co ustalał i ile rzeczywiście posiadłości i nieruchomości ma Daniel Obajtek, na kogo przepisywał, od kogo dostawał i tak dalej, i tak dalej. Temat, uważam, warto drążyć, bo jest rozwojowy, jak wspomniałem. Ktoś może powiedzieć, no facet ma posiadłości, czego się czepiacie dawno temu, a teraz rządzi Orlenem i to zawiść, a w ogóle to przejął gazety. Przypomnę tylko, ile hałasu jest w sprawie domu w Chorwacji senatora Gawłowskiego. Ile i jak głośnej zadymy było w sprawie
posiadłości we Włoszech, która jest w rękach mecenasa Romana Giertycha. No myślę, że skoro media państwowe i gazety oraz inne media sprzyjające temu rządowi tak bardzo przejmują się majątkiem choćby tych dwóch osób, to powinny też przyjrzeć się temu, co posiada były wójt Pcimia, jak doszedł do tych pieniędzy, do tych nieruchomości, do tych posiadłości. No i czy rzeczywiście te wszystkie dotacje i granty, o których informuje Newsweek, były i są przyznawane zgodnie z zasadami i nie doszło tam do jakichś nadużyć. Wiele wątków, ale trzeba trzymać rękę na pulsie, bo tylko wolne media mogą to dalej wyjaśniać i nagłaśniać. Bez wolnych mediów, między innymi bez Sekielski Brothers Studio, bez tego, co my robimy, nie mielibyście tych informacji. Przypominam, sekielscy.pl, tam znajdziecie wszystkie nasze produkcje. Wiele programów, coraz więcej, kolejne osoby już wkrótce dołączą do nas, więc naprawdę moc oglądania, ważne i ciekawe programy na sekielscy.pl. Tam znajdziecie wszystko i wszystko możecie obejrzeć. I przypominam też o zbiórce, która trwa i dzięki której funkcjonuje to studio, z którego dzisiaj nadajemy. To dzięki tej zbiórce na patronite.pl/Sekielski. Dzięki tej zbiórce nagrywamy inne programy i oddajemy je Wam za darmo na sekielscy.pl. Bardzo dziękuję za wsparcie i proszę o jeszcze. A teraz trochę komentarzy i pytań. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem, bo nie będę już wchodził w inne tematy, bo jeny, pół godziny prawie ględzę. No ale śmierdząco to wszystko wygląda, pisze Anula. Czas zerwać złoty łańcuch obłudy i kłamstwa. Panie Tomku, w Panu nadzieja naprawdę. Dziękuję bardzo. Ale to robota Gazety Wyborczej, Newsweeka, OKO.press. Naprawdę te trzy redakcje, no też TVN24, czyli cztery redakcje, naprawdę robią wiele, aby na światło dzienne wyszły dziwne i budzące wiele znaków zapytania transakcje biznesowo-finansowe byłego wójta Pcimia, Daniela Obajtka. I żeby było jasne, nie ma to nic wspólnego z tym, że jest on dziś prezesem Orlenu. Właściwie ma, bo ktoś na tym stanowisku to nie powinien być ktoś, co do którego przeszłości jest tyle wątpliwości. Trochę mi się zrymowało. Ale to nie jest atak na Orlen, bo też politycy PiSu próbują to przedstawiać jako zmowę i atak nienawistników, którzy chcą zniszczyć Orlen. Sprawa Obajtka nie ma nic wspólnego z tym, jak funkcjonuje dziś Orlen. Media próbują rozliczyć byłego wójta Pcimia z czasów, gdy był wójtem Pcimia między innymi. I partia taka jak Prawo i Sprawiedliwość powinna najlepiej to rozumieć. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość nieraz domagało się w o wiele błahszych sprawach wyjaśnień komisji śledczych, postępowań prokuratorskich. Jak śmiesznie dziś wygląda kwestia zegarka Sławomira Nowaka. Pamiętacie? Albo ośmiorniczek, tam nie wiem kto, Sikorski czy Sienkiewicz z Rostowskim jedli te ośmiorniczki. Przecież to śmiech na sali. Znaczy, przy tych aferach, których świadkami jesteśmy od 5 lat, czy choćby przy sprawie Obajtka, to tamte afery wydają się właściwie jakąś drobnostką. Gdzie jest prezes Najwyższej Izby Kontroli? Może w swojej kamienicy w Krakowie wynajmuje pokoje na godziny. Ale dla siebie, znaczy, aj, to też niedobrze, ojeny. No po prostu jest w tej kamienicy. Ja się śmieję, bo tam mówiono, że w tej kamienicy były wynajmowane pokoje na godziny. Nie wiem, nie wynajmowałem, nawet koło niej nie byłem pewnie nigdy. A jeśli przechodziłem, to zupełnie nieświadomie.
Aha, i chciałem od razu przeprosić też moją żonę. Anno, żono moja najukochańsza. Chciałem cię przeprosić, że jestem taką pierdołą. Że nie mamy tylu nieruchomości, posiadłości, domów i takiego apartamentu w Warszawie. Przepraszam cię bardzo, ale nie jestem tak zdolny. Zdolny do wszystkiego, jak Daniel Wszystko Mogę Obajtek. Chciałem cię przeprosić publicznie, po prostu. Wiem, że wypadam blado przy tym geniuszu. Midasie, polskim Dom Orleone. No dobra, są jakieś jeszcze? Panie Tomaszu, proszę nie dotykać twarzy. Dlaczego? Coś z moją twarzą nie tak? Kamil? Nie, wszystko okej okay chyba, prawda? A może to nieładnie po prostu. Ale ma pan świetną żonę. To idź, Tomasz, z bratem, protestuj. Wy ludzi w protestach nie wspieraliście. No cóż, przetrwamy bez was, ale wy bez nas nie. I taka jest różnica. To wy, media, żyjecie z nas, a nie my z was. Więc chłopie, ogarnij się, napisała Justyna. Justyno, nie wiem, o jakich protestach mówisz, bo choćby jeśli chodzi o strajk kobiet i protesty kobiet na ulicach, całym sercem je wspierałem i informowałem o nich. Więc nie wiem, Justyno, i nie wiem, dlaczego piszesz, chłopie, ogarnij się. Wydaje mi się, że jestem całkiem ogarnięty. I po słowach twoich wnoszę, że ty nie należysz do naszych patronów, więc w żadnym wypadku z ciebie nie żyję, Justyno. Żyję z tych, którzy uważają, że programy takie jak Sekielski Sunday Night Live powinny istnieć i powinny być nadawane. I im za to bardzo dziękuję. A ty, Justyno, jeśli denerwuje ciebie mój widok i słowa przeze mnie wypowiadane, możesz zawsze zmienić kanał. Do czego nie namawiam, bo uważam, że to całkiem niezły program. Mówię wam, Obajtek to Don Orleone, który wszystko może. Chciałem dać dychę, żeby Jude Law przeczytał listę dialogową w trzecim filmie i zaprosić do tego samego moich znajomków, ale może by modły wznieść do Obajtka, dorzuci. Na pewno, napisała Agnieszka. Agnieszka z tym Jude Law nawiązuje do wywiadu, jaki możecie znaleźć na stronie wywiadowcy.pl, wywiadu przeprowadzonego ze mną i tam wspólnie z dwoma prowadzącymi wywiadowcami zachwycamy się właśnie Judem Law, genialnym aktorem, który ma genialną rolę w serialu Młody Papież i Nowy Papież. Po prostu wszyscy trzej się w nim zakochaliśmy i to tak bardzo zakochaliśmy, choć wszyscy jesteśmy zdeklarowanie heteroseksualni. Ale Jude Law zrobił na nas absolutnie mega wrażenie. Ci, którzy nie widzieli, polecam. Na HBO serial Nowy, znaczy Młody Papież, a drugi sezon to zatytułowany Nowy Papież. Reżyseria Sorrentino. Genialny serial. I dobrze, panie Tomku, jest pan uczciwym człowiekiem. Ania ci wszystko wybaczy. A gdzie jest, panie Tomku, nasze złoto 130 ton? A, to co przyjechało do banku. No dobrze, trzeba by było to sprawdzić. Rzeczywiście, była Republika Banasiowa, teraz mamy Republikę Obajtkową. PKN Orlen niszczy środowisko, pisze. A, uciekł mi jeden komentarz. Przepraszam bardzo, nie nadążam tyle tego. Panowie, wykonujecie kawał niezwykle potrzebnej w dzisiejszej Polsce pracy. Dziękujemy. Ale Gigabajtek ma lepsze zegarki od Nowaka. No właśnie. Jakoś tego nie widzę. Tutaj to jest jakiś ten. Brawo, panowie, serdecznie pozdrawiam. Ciekawe, kogo jutro o 6 odwiedzą, żeby zmienić temat. No, w tym tygodniu mają o 6, zdaje się, odwiedzić sędziego Tuleję, bo prokuratura chce go przesłuchać. Sędzia twierdzi, że w prokuraturze się nie stawi, bo ma immunitet, nie uznaje tej Izby Dyscyplinarnej, zresztą nie tylko on, która została nielegalnie wybrana. Zresztą sąd apelacyjny stwierdził, że wciąż ma immunitet, ale prokuratura uznała, że ten wyrok, to orzeczenie sądu apelacyjnego jej nie interesuje, no więc pewnie policja przyjdzie i zapuka do drzwi sędziego Igora Tulei i będzie znowu wstyd na całą Europę.
Kiedyś się śmiali z Rumunów, że to Cyganie i zacofany naród, ale oni załatwili za dwa dni. Tutaj to nie, no, nie nawiązuje. Nie, 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 nie będziemy namawiać do takich rozwiązań. A ja właśnie mówiłam do męża, że jest pierdołą. Pan Anię przeprosił, mój mąż nie ma takiego zamiaru. Pozdrawiam cieplutko, napisała Alina. Mężu Aliny, bezimienny, przeproś, jeśli chcesz mieć miły wieczór, albo jego ciąg dalszy miły. Nie zdążycie z tymi aferami, wychodzą jak grzyby. No właśnie. Panie Tomku, trzymam za was kciuki. Dzięki. Tomciu, Drohiczyn pozdrawia, napisał Jacek. Pozdrawiam, Drohiczyn. Dziennikarstwo śledcze ma braki kadrowe. Władza nie rozpieszcza. Ciekawe, co jeszcze Obajtek wymyśli. Może teraz wezmą się za sprzedaż wody i gazu. Pozdrawiam braci i wasze lepsze połówki. Dzięki. Potwierdzam, serial genialny, młody papież i nowy papież. Pozdro Tomasz, zawsze fajnie się ciebie słucha. Pozdro wielkie, Darek. Dzięki, Darku. Jutro odwiedzą sędziego Tuleję. No właśnie. Jest pytanie do mojej żony, czy przyjęła przeprosiny. Aniu, czy ty przyjęłaś przeprosiny? Napisz, proszę, bo nie wiem. Mrągowo całuję. Całuję mrągowo. Takich Obajtków jest więcej. No właśnie. Ile takich Obajtków jest, o których jeszcze nie wiemy, którzy mogą kupić apartament w Warszawie z takim upustem. I deweloper mówi, że dla niego to była znakomita cena też, że też jest zadowolony. No pan Obajtek jest zadowolony, pani Sala jest zadowolona i deweloper jest zadowolony. Wszyscy są zadowoleni. No, skoro opłaca się sprzedawać o milion taniej mieszkania, to po co wystawiać je za 2 miliony 200, skoro opłaca się je sprzedać za 1 300 000? Ciekawe, jak się czują ci, którzy kupili mieszkania o połowę mniejsze za 1 300 000 tam na tym osiedlu. Na pewno zaje fajnie. Chciałbym być jednym z tych, którzy wywalili bańkę 300 na metraż na przykład 80 metrów, a pan prezes ma apartament na ostatnim piętrze z ogrodem zimowym, z widokiem na Warszawę w tej samej cenie. No, ale nie każdy jest byłym wójtem Pcimia. No i tyle. Słuchajcie, tak, będę kończył. Tak, zerkam tutaj. Jak widzicie, dzisiaj się obstawiłem bardzo elektroniką i wreszcie udało mi się bez problemów czytać wasze komentarze. Gorąco was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za wsparcie. Bardzo proszę o jeszcze, bo naprawdę wasze wsparcie, nie tylko duchowe, nie tylko słowne, ale także to finansowe, jest nam niezwykle, niezwykle potrzebne, ponieważ się rozrastamy. Coraz więcej produkcji, coraz więcej programów. Wszystko na sekielscy.pl. Ci, którzy nie byli, wejdźcie już teraz, po tym live'ie, zobaczcie, ile dobra już tam zebraliśmy. Jest co oglądać. Ciekawi rozmówcy, interesujące tematy, długie rozmowy. Wreszcie nikt nie goni gości. Wreszcie możecie się rozsiąść przed monitorami i posłuchać ciekawych rozmów. sekielscy.pl. Jeśli chcecie, żebyśmy rozwijali to przedsięwzięcie, żeby tych programów było coraz więcej, aby tworzyć alternatywę dla zakłamanych państwowych mediów, wspierajcie nas na patronite.pl/sekielski. Każdy grosz się liczy. Każda złotówka się liczy. Bardzo was o to proszę. Polecam się w czwartek Sekielski Online. Poseł Marek Sowa będzie ciąg dalszy o majątku Daniela Obajtka, a Sekielski Sunday Night Live, wiadomo, za tydzień, w niedzielę o 21:00. Ja nazywam się Tomasz Sekielski i bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Miłego wieczoru, do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem.